No i wreszcie trzeci powód. Wywiad wojskowy. No, wywiad wojskowy wprawdzie trochę się dąsał na lewicę laicką, że się tam zbisurmaniła, ale przecież wiedział dokładnie, że lewica laicka ma serca po lewej stronie, tak jak się należy, a ekstrema co? A ekstrema to nie ma serca ani po lewej, ani po prawej stronie, to po co z nimi rozmawiać o czym? Co się z nimi uzgodni? Nie ma rady, trzeba ekstremę wymiksować, bo wywiad wojskowy nie będzie z nią tu żadnych pretraktacji prowadził. Celem tej selekcji było wyselekcjonowanie takiej reprezentacji społecznej, do której generał Kiszczak miał zaufanie, że go nie wykiwa. Na wszelki wypadek tam zostawił sobie różne polisy ubezpieczeniowe, ale samo to gwarantowało, że jak będzie selekcja kadrowa właściwie przeprowadzona, to będzie bezpiecznie. I proszę Państwa, zarówno jeden nurt systemowych przygotowań do transformacji ustroju w postaci uwłaszczenia nomenklatury, jak i drugi nurt systemowych przygotowań do transformacji ustroju w postaci selekcji kadrowej udały się w 100%. Udały się w 100%. Ale oprócz tych dwóch systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustroju pojawił się jeszcze nurt trzeci przygotowań prywatnych. Bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni i spostrzegawczy. I kiedy już się okazało po spotkaniu w Reykjaviku, że prędzej czy później sowieciarze Imperium Rzymskie się wycofa z Europy Środkowej, no to myślę, że każdy z tych, a jeśli nie każdy, to przynajmniej większość tych bezpieczniaków postawiło sobie samym pytanie. Sowiety się ewakuują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy nieubłagany palec już po wycofaniu się Sowietów wskaże na mnie i powie, to on wszystkiemu winie? Kto mnie wtedy obroni? Kto za mną stanie? A ponieważ to są ludzie spostrzegawczy, inteligentni, to bez trudu się domyślili, że jak sowieciarze się wycofają, to prędzej czy później, i raczej prędzej niż później, nastąpi odwrócenie sojuszy. To po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz się trzeba przewerbować do przyszłego sojusznika i on mi nie da zrobić krzywdy jako swojemu agentowi. I tak się stało. I tak się stało. Żeby nie być gołosłownym, to podam przykład jeden, bo myślę, że nie jest odosobniony, raczej typowy. Pan Edward Mazur. Pan Edward Mazur, który do niedawna był podejrzewany przez niezależną prokuraturę o sprawstwo kierownicze morderstwa generała Marka Papały. Mimo że do prokuratury w Łodzi zgłaszali się masowo złodzieje samochodowi i się przyznawali, że to oni tego Papałę zabili, aż prokurator musiał ich tam mitygować, no panowie, no nie wszyscy naraz się przyznali po kolei, porządek musi być, prawda, i tak dalej, to jednak tego całego pana Mazura trzymali w rezerwie jako tego podejrzanego o sprawstwo kierownicze. No i co pan Edward Mazur? Otóż on był za komuny funkcjonariuszem kontrazwiedki wojskowej. Ale w 1987 roku, co się ujawniło, bo nie wyszło na jaw, ale ujawniło się na procesie ekstradycyjnym w Chicago, jednym susem przeskoczył do FBI. Jak to się objawiło na tym procesie ekstradycyjnym? Otóż ważyły się losy pana Mazura, bo Polska wystąpiła o jego wydanie. No i Państwo wiecie, w Stanach Zjednoczonych sądy są tak samo niezawisłe jak w Polsce. To chyba nikt nie ma wątpliwości, prawda? Sądy są tak samo niezawisłe jak i u nas. W związku z tym ten sędzia, który prowadził proces ekstradycyjny, no nie wiedział, czy ma wydać pana Mazura, czy nie. Więc adwokat pana Mazura złożył wniosek, żeby przesłuchać agenta FBI, który pana Mazura zwerbował. Na co się zerwał prokurator z protestem, że to ani w żadnym wypadku, że to jest ujawnienie tajemnicy państwowej. No i sędzia oczywiście
jasne, rozumiąc powinność swego urzędu, nie dopuścił do tej dekonspiracji. W związku z tym odmowa była ekstradycji pana Mazura do Polski, a uzasadnienie tej odmowy było takie, że wniosek ekstradycyjny był nieprawidłowo sporządzony. Prawidłowo był, ale wymogi niezawisłości sędziowskiej są i tu i tam takie same, w związku z tym nie można sobie pozwolić na zbytnie dokazywanie, prawda? No, czy pan Mazur był przypadkiem wyjątkowym? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to był przypadek typowy. To był przypadek typowy. Być może, że nie wszyscy się, znaczy nie w tym sensie, że wszyscy się przewerbowali do FBI. No nie, aż tak dobrze to nie było. Jedni się przewerbowali do FBI, inni do niemieckiej BND, inni do izraelskiego Mossadu, inni jeszcze zostali w GRU tak jak byli, bo nie zmienia się koni podczas przeprawy. No i w rezultacie tych prywatnych przygotowań do transformacji ustrojowej Polska stała się penetrowana na wylot 3 metry w głąb ziemi przez państwa poważne, do których ci się przewerbowali. I te zależności są kontynuowane poprzez reprodukcję w ubeckich dynastiach, bo to się wszystko kontynuuje, te zależności kontynuują. W związku z tym, zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, Polską rządzą trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i gwałtownie reaktywowane teraz w związku z sytuacją na Ukrainie, stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Problemem naszym jest to, że nie ma stronnictwa polskiego. Proszę Państwa, przypomnę, że w wyniku tej wojny w 1985 roku absolutnym hegemonem, jeśli nie liczyć sowieciarzy oczywiście, w drugiej połowie lat 80. na polskiej scenie politycznej był wywiad wojskowy. Wywiad wojskowy nie jest formacją kadrowo-liczną. To jest kilkaset osób w państwie. Gdyby wywiad wojskowy chciał chętnie sterować nawet tylko wszystkimi segmentami państwa, to mogłoby się to okazać niewykonalne. Ale jeśli wywiad wojskowy dysponuje pewnym narzędziem, to może ręcznie sterować nie tylko wszystkimi segmentami państwa, ale wszystkimi segmentami życia publicznego. Tym narzędziem jest agentura. Pan dr Samuel Cęckiewicz w książce Długie ramię Moskwy poświęconej wywiadowi wojskowemu podaje informację, że w 1990 roku wywiad wojskowy dysponował agenturą w liczbie 2,5 tysiąca. Czy to było ostatnie słowo, czy raczej skromne początki? Moim zdaniem to były skromne początki i dzisiaj tę liczbę bez obawy i przesady możemy pomnożyć przez 10. I przy pomocy takiego narzędzia można ręcznie sterować nie tylko wszystkimi segmentami państwa, ale też wszystkimi segmentami życia publicznego. I żebyśmy to lepiej zrozumieli, to proponuję taki, żebyście Państwo sobie wyobrazili przez chwilę, że Wy jesteście szefami wywiadu wojskowego. No, ja wiem, że to trudno sobie wyobrazić, ale spróbujmy, co nam szkodzi. Gdzie byście Państwo lokowali agenturę? No, z całym szacunkiem, ale na pewno nie w środowisku gospodyń domowych. No bo gospodyni domowa, co może, co się przypaliło, co się przesoliło, to nawet mogą być prawdziwe informacje, ale no, mało użyteczne. Więc agentura się lokuje w takich miejscach, gdzie się podejmuje decyzje, gdzie się aranżuje polityczną scenę, gdzie się kontroluje kluczowe segmenty gospodarki, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zdzieramy dzisiaj paznokcie, a komu nie, gdzie się wydaje wyroki, gdzie się organizuje masowe nastroje, więc w mediach i tak dalej, w środowiskach opiniotwórczych. No i jeżeli się tak uklasuje agenturę, to można spokojnie, ręcznie sterować wszystkimi segmentami nie tylko państwa, ale życia publicznego. I dlatego właśnie podjęta 4 czerwca 1992 roku
próba ujawnienia agentury w strukturach państwa się nie udała, bo się udać nie mogła, bo została natychmiast storpedowana przez kogo? Przez obydwie strony umowy okrągłego stołu. To była największa, bo to ujawnienie tej agentury w strukturach państwa to by była prawdziwa antykomunistyczna kontrrewolucja, bo to by zostało wydarte to narzędzie okupacji kraju przez tajne służby z komunistycznym rodowodem. No i nie udało się. No i nie udało się. No i tak zostało do dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, żeby była jasność, ja nie jestem ultrasem demokracji. Wcale nie uważam, że demokracja to jest jakiś cymes. Państwem musi ktoś rządzić. Do rządzenia państwem są potrzebne dwie rzeczy. Siła i wiedza. I jednym i drugim dysponują tajne służby, czy armia. No nasza nie, akurat to jest rozbrojone, ale inne tak. Więc one mogą rządzić. Ja nie dlatego je krytykuję, tajne służby, że rządzą Polską, tylko dlatego, że rządzą źle. Bo gdyby rządziły dobrze, to niech im Pan Bóg da zdrowie. Nie rządzą, ja tam wcale nie chcę ich zastępować, prawda? Natomiast rządzą źle. W czym się to objawia? Podam dwa przykłady. Jeden to taki trochę, powiedzmy, ale ciekawy, bo teraz znowu się objawiło to działanie. Taka niepisana zasada konstytucyjna, która legła u podstaw fundamentów ustrojowych III Rzeczypospolitej. Ona nie jest pisana, bo nie ma potrzeby jej zapisywania. Kto ją raz usłyszał, to ją zapamięta do śmierci. A zasada ta brzmi: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. To po co to zapisywać? To każdy zapamięta. I żeby nie być gołosłownym, podam kilka przykładów, znaczy dwa przykłady, może trzy, funkcjonowania tej zasady w praktyce. Niedawno umarł Józef Oleksy. Józef Oleksy w grudniu 1995 roku został, jako premier rządu, został publicznie oskarżony przez własnego ministra spraw wewnętrznych o szpiegostwo na rzecz Rosji, o zdradę stanu. No, nie ma gorszego oskarżenia dla polityka. Minęło 19 lat od tamtego wydarzenia. I nikt nie został pociągnięty z tego tytułu do odpowiedzialności. Ja nie wiem, kto powinien zostać pociągnięty, bo jeśli Józef Oleksy był rzeczywiście tym szpiegiem, no to starym nieboszczykiem powinien zostać znacznie wcześniej niż został, prawda? A jeśli Józef Oleksy szpiegiem nie był, no to Andrzej Milczanowski powinien dożywać swoich dni w jakimś głębokim lochu, tam de profundis, jęczeć i płakać, prawda? A tu widzimy, że nie. Józef Oleksy, dopóki go tam rak nie dotknął, to przypominał księdze z pełni, był pełen wigoru i planów na przyszłość, prawda? Andrzej Milczanowski może takiej konkiety nie zrobił, ale też nie miał krzywdy, daj Boże każdemu. Dlaczego? Ano dlatego, że my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I drugi przykład z odwrotnej pozycji, pani Barbara Blida. Pani Barbara Blida, powstała nawet komisja sejmowa pod przewodnictwem posła Kalisza, formalnie w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci pani Blidy. Nieprawda. Te okoliczności były w najdrobniejszych szczegółach znane od samego początku. Przypomnę. Wczesnym rankiem do pani Blidy przyjechała ekipa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby ją aresztować. Pani Blida myślała, że wszystko się wykryło i się zastrzeliła. Niepotrzebnie. Ale ona o tym nie wiedziała. Więc te okoliczności były znane od samego początku. Nic tu więcej już nie można było wyjawić, bo to wszystko było jawne. Nie chodziło zatem o to, żeby jeszcze coś ujawnić, tylko chodziło o to, że przecież inaczej żeśmy się umawiali. No jak żeśmy się umawiali? My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie nasze. A tu panią Blidę ktoś chciał ruszyć i to jeszcze takim wczesnym rankiem, no z małkim okrucieństwem. No to do czego to podobne? Walą się, chwieją się fundamenty światów, prawda? Musimy przywrócić normalność, bo inaczej nie będziemy mogli zasnąć spokojnie. No i to jest ta funkcjonuje. No teraz się też odbyło, jak Państwo wiecie,
Być może, że tylko na chwilę, ale jakoś zniknęła z mediów zupełnie sprawa skoków. W Polsce teraz. Jest jeszcze. Jak na komendę. Najwyraźniej okazało się, że te skoki są mieczem obosiecznym. I kto tam z tego, to może się sobie rękę pokrwawić. Rozkroić rękę. Więc na wszelki wypadek, nie, my nie ruszamy waszym, nie ruszamy nam i w porządku. To jest jedna taka, a druga jeszcze gorsza, jeszcze gorszy przykład złego rządzenia, to jest ekonomiczny model państwa, który został w 1989 roku ustanowiony przez generała Kiszczaka i jego konfidentów w Magdalence, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Być może państwo nie pamiętacie tego przymiotnika kompradorski, bo to jak ktoś nie miał do czynienia z marksistowsko-leninowską poligramatą, to nie wie, o co chodzi, więc przypomnę. Marksiści, leniści określali tym przymiotnikiem tubylców w koloniach, którzy w zamian za wzorową kolaborację z administracją kolonialną byli obnażani przywilejami natury gospodarczej, dzięki czemu tworzyli taką niewielką enklawę bogatych tubylców. I tych bogatych tubylców marksiści, leniści z przekąsem nazywali burżuazją kompradorską. Więc kapitalizm kompradorski. Czym się różni od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka działającego. Czy jest pracowity, czy jest przedsiębiorczy, czy jest pomysłowy, czy nie boi się ryzyka, czy ma szczęście. Bo może być pracowity, przedsiębiorczy i tak dalej, to piorun kulisty w jednej chwili mu wszystko spali, więc szczęście też się przydaje. Ale jak ma te wszystkie zalety, to przeboruje sobie dostęp do rynku i na tym rynku osiągnie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z komunistycznym rodowodem. I żeby nie być gołosłownym, to podam przykład. Dosyć głośny w Polsce, pewnie i państwo słyszeliście o nim, przypadek pana Romana Kluski. Pan Roman Kluska, przedsiębiorca, przeborował sobie dostęp do rynku, odniósł na tym rynku nawet spektakularny sukces, bo przedsiębiorstwo Optimus było bardzo dobrze notowane i wtedy się okazało, że on jest intruzem, że on nie należy do sitwy. Nawiasem mówiąc, zgubiło go to, że donację przekazał na świątynię Opatrzności Bożej, nie Opatrzności Bożej, tylko Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. To go zgubiło. W ten sposób potwierdził, że nie należy do sitwy. No i co się stało? Ano natychmiast został z rynku wyciśnięty. I to nie przez konkurencję, tylko przez aparat państwa, który złamał wszystkie obowiązujące prawa przy tym procederze, co wyszło na jaw w ciągu następnych 10 lat, bo tyle lat trwało wyjaśnianie całej sprawy. Dzisiaj pan Kluska cieszy się, że żywy, zdrowy, już nie chce żadnych sukcesów nigdzie odnosić, robi sery na Podkarpaciu, to już nikomu nie przeszkadza, prawda? Cieszy się, jak mówię, że żywy, zdrowy. I to pokazuje, z jaką bezwzględnością ten model działa. Jak ten przywilej dla sitwy jest surowo pilnowany. Proszę państwa, kapitalizm kompradorski jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia interesu narodowego, jak i z punktu widzenia interesu państwowego. Niektórzy powiadają, że nie istnieje nic takiego jak interes narodowy, że tu był się postaca, że tak źle nie jest. Można bardzo łatwo objaśnić, na czym polega interes narodowy. Naród ma interes w tym, żeby się rozwijać, a nie zwijać. Każdy normalny człowiek, wyjąwszy może ludzi o skłonnościach samobójczych, zgodzi się z poglądem, że lepiej jest być niż nie być. A nawet ci o skłonnościach samobójczych, jak zostaną odratowani, to zaraz zmieniają pogląd. O, jednak lepiej jest być. Prawda? Ale żeby być, to znaczy, żeby naród się rozwijał, to musi być pewne minimum warunków ekonomicznych, bo jak tego minimum nie ma, to naród się zaczyna zwijać. I nasz naród zaczął się zwijać i to już nie od dzisiaj. Wprawdzie, jeśli nie brać pod uwagę emigracji, o czym za chwilę, to na przestrzeni ostatnich 25 lat liczba Polaków
nie uległa jakimś zasadniczym wahaniom, oscyluje wokół 38 milionów, ale odsetek dzieci i młodzieży w populacji spadł już kilka lat temu poniżej 10% i nadal spada. To jest dowód, że nasz naród wszedł na szybką ścieżkę zwijania się. Zwijania się. I to widać, tu zaraz wyjaśnię, dlaczego to kapitalizm kompradorski ponosi za to odpowiedzialność. Wskażę jeszcze, że kapitalizm kompradorski jest też szkodliwy z punktu widzenia interesu państwowego. Państwo nasze nie może stworzyć siły w żadnym segmencie swego funkcjonowania z segmentem militarnym na czele. No to się musi źle skończyć, prędzej czy później, raczej prędzej niż później, bo inni też to widzą. Warto przypomnieć taką opinię polskiego teoretyka wojny Karola von Clausewitz. Clausewitz powiedział, że odpowiedzialny za wojnę nie jest napastnik, tylko napadnięty, dlatego że swoją słabością zachęcił napastnika. Tak myślą polscy teoretycy wojny, więc to się musi źle skończyć. Proszę Państwa, dlaczego tak jest? Dlaczego kapitalizm kompradorski jest szkodliwy z punktu widzenia interesu narodowego i państwowego? Dlatego, że wszyscy, którzy, bo on ten model powoduje, że wszyscy, którzy do sitwy nie należą, muszą zostać wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym, takimi strategicznymi sektorami, gdzieś tam na obrzeżach, gdzie każdy może sobie coś tam dłubać, bo tu musi z czegoś żyć, prawda? Ale w rezultacie narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystany w niewielkim stopniu. W niewielkim stopniu. Ze wszystkimi konsekwencjami dla interesu narodowego i państwowego. Ludzie w Polsce reagują na kapitalizm kompradorski na trzy sposoby. Pierwsza grupa, no tu Państwo też jesteście jej przedstawicielami, widząc, że jest wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego, otrząsa pył z sandałów i emigruje. I to emigruje elita przeważnie. Taka jest prawda, bez względu na poziom wykształcenia. Druga grupa nie emigruje, bo nie może, bo nie chce, mniejsza o powody, ale prowadzi z kapitalizmem kompradorskim wojnę. To nie są ludzie skłonni do wylewności, oni raczej są tacy skryci, więc oni nam nie mówią, jaką taktykę stosują w tej wojnie, jak oni tę wojnę prowadzą, ale my wiemy i bez tego, że ta wojna trwa. A wiemy to z takiej informacji, którą co roku prezentuje Główny Urząd Statystyczny. Informuje mianowicie, że około 30% produktu krajowego brutto, to znaczy tego, co zostało wytworzone i sprzedane w Polsce, powstaje w szarej strefie, to znaczy w konspiracji przed władzą publiczną. Jeżeli ten szacunek nie jest zaniżony, moim zdaniem jest, ale jeśli nawet by nie był zaniżony, to by oznaczało, że co najmniej połowa ludzi bierze udział w tej konspiracji. To jest konspiracja większa niż w czasie wojny. I dzięki tej konspiracji nasza gospodarka jako tako jeszcze funkcjonuje, dostarczając naszemu narodowi ekonomicznych podstaw egzystencji. Kolejne rządy się odgrażają, że zlikwidują szarą strefę. Ja ile razy słyszę takie pogróżki, to mi skóra cierpnie ze strachu, co to będzie, ale pocieszam się, że jak partia mówi, że zlikwiduje, to mówi, prawda? Wyobraźmy sobie jednak, co by się stało, gdyby któremuś rządowi się udało. Otóż prawdopodobnie wystąpiłyby skutki takie jak przy strajku włoskim. Państwo wiecie, strajk włoski polega na tym, że pracownicy nie przerywają pracy, przeciwnie, pracują bardzo dokładnie, skrupulatnie przestrzegając przepisów i procedur ustanowionych niby to dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa albo instytucji. Ale rezultat strajku włoskiego jest zawsze taki sam jak strajku zwyczajnego, kiedy pracownicy przestają pracować. Przedsiębiorstwo staje. Instytucja jest sparaliżowana, no to mamy dowód, że te przepisy i te procedury na pewno nie są, nie mają na celu sprawnego funkcjonowania, skoro ich przestrzeganie daje taki rezultat. To po co są naprawdę? Ano prawdopodobnie po to, żeby ustanowić czyjąś władzę, żeby umocnić jakąś radę, ale to nie ma nic wspólnego ze sprawnym działaniem. I gdyby któremuś rządowi udało się zlikwidować szarą strefę,
to gospodarka prawdopodobnie by nie powstała, dlatego że ciśnienie potrzeb życiowych jest potężne. Mamy przykład z historii najnowszej. W czasie okupacji w generalnym gubernatorstwie za nielegalny ubój groziła kara śmierci. A przecież kto był na wolności, to rąbankę jadł. Nawet ciśni naciści z tego korzystali, prawda? Ciśnienie potrzeb życiowych jest potężne. To poszczególni ludzie mogą nie wytrzymać tego ciśnienia, tam się rzucić pod pociąg, powiesić, utopić, ale naród się nie rzuci do morza. Wiecie, kombinował tak, żeby przeżyć. Więc przypominam o tym, żebyśmy wiedzieli, komu zawdzięczamy to, że nasza gospodarka jaką taką funkcjonuje. Tym dzielnym ludziom, którzy często z dużym ryzykiem osobistym omijają złe prawo, bo na tym polega szara strefa. Nie na tym, że okradają kogoś. Nie, tylko że omijają to złe prawo. Często z dużym ryzykiem osobistym. I wreszcie trzecia grupa, która ani nie emigruje, ani nie prowadzi z nikim żadnej wojny, tylko widząc, że jest wyrzucona na margines głównego nurtu życia gospodarczego, coraz natarczywiej prezentuje postawy roszczeniowe, to znaczy domaga się, żeby rząd ich wziął na swoje utrzymanie. I rządy odpowiadają, proszę bardzo. Problem polega na tym, że rząd na swoje utrzymanie nikogo wziąć nie może, bo rząd nie wytwarza żadnego bogactwa. Rząd może tworzyć tylko bogactwo, które ludzie odbierze, bo to ludzie wytwarzają bogactwo swoją pracą. Więc rządy, kiedy mówią, że wezmą tych ludzi na swoje utrzymanie, używają skrótu myślowego. Bo tak naprawdę to mogą zrobić jedno. Narzucić obowiązek utrzymywania tych ludzi współobywatelom. I to właśnie robią. I podatki, mimo że wysokie i rosnące, już dawno przestały na to wystarczać. I obecnie jedynym sposobem, czy głównym sposobem podtrzymania iluzji płynności finansowej państwa jest powiększanie długu publicznego. Pan minister Rostowski w czasie swojego urzędowania trzykrotnie zmieniał sposób liczenia długu publicznego, więc dokładnie nie wiemy, jaka jest jego prawdziwa wysokość. Szacunki się wahają od 1 100 000 000 000 zł do 3 700 000 000 000 zł. Ta druga liczba jest bardziej zbliżona do prawdy, ale powiem dokładnie tych, to nie znamy. Natomiast no, znamy inne dane, mianowicie koszty obsługi długu publicznego, bo on się powiemy tylko, że dług publiczny powiększa się z szybkością około, ta szybkość się zmienia, ale około od 5 do 7 tysięcy złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, to łatwo policzyć, ile przez godzinę go przerasta, ile przez tydzień, przez dobę, ile przez tydzień, ile przez miesiąc. No? Około od 5 do 7 tysięcy złotych na sekundę. To jest dowód, że my tego długu nie spłacamy, że on się cały czas powiększa. My go tylko obsługujemy. No i jak to wygląda od tej strony, bo to są dane ścisłe. Od tej strony wygląda to tak, że w roku 2012 koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy złotych. W roku 2013 przekroczyły 50 miliardów złotych. W ubiegłym roku spadły, dlatego że rząd przejął 140 miliardów od otwartych funduszy emerytalnych, więc spadły te do 36 miliardów złotych, ale tych pieniędzy już nie ma. W związku z tym obawiam się, że w roku 2015, czyli bieżącym, znowu ten poziom się wyrówna, a może nawet wzrośnie do 55, być może podejdzie pod 60 miliardów złotych. Proszę Państwa, czy to dużo, czy mało? Bo warto to porównać z jakąś inną wielkością. Z inicjatywy pana prezydenta Komorowskiego został uruchomiony 10-letni program modernizacji sił zbrojnych, na który Polska ma wydać 140 miliardów złotych w ciągu 10 lat. No to średnio 14 miliardów złotych rocznie. A koszty obsługi długu publicznego w 2013 roku przekroczyły 50 miliardów. To są takie proporcje. Bo daleko z tym nie znajdziemy, bo się nie trudno się domyślić. Tym bardziej, że
nie bardzo widać miejsc, z których by się rodziło bogactwo w Polsce. Ja dużo jeżdżę po kraju na takie spotkania, które mnie zapraszają, gdziekolwiek jestem w jakiejś miejscowości. Zawsze się pytam miejscowych, co tu robicie, co tu się produkuje, co tu się sprzedaje, z czego ta miejscowość żyje, kto tu jest największym pracodawcą i dzięki temu takie informacje zbieram. Otóż największym pracodawcą w Gdyni kto jest? Urząd Miejski. Największym pracodawcą w Łodzi jest uniwersytet. Największym pracodawcą w Legnicy, w Zagłębiu Ziemi, jest szpital. Wszystko jednostki budżetowe, które nie wytwarzają bogactwa, tylko konsumują bogactwo. No to z czego się to bogactwo ma brać? I ten dług nie byłby taki może straszny, gdybyśmy mieli jakieś źródła wytwarzania bogactwa, a nie takie, że tylko bogactwo. I proszę Państwa, tak to wygląda. To już pociąga za sobą konsekwencje polityczne. To już pociąga za sobą konsekwencje polityczne, bo jeżeli te 50 miliardów złotych kosztów obsługi długu publicznego podzielimy przez liczbę obywateli rzeczywiście mieszkających w Polsce, znaczy 35 milionów, no to wychodzi nam 1500 zł rocznie na osobę. Czyli pięcioosobowa typowa rodzina musi tylko na obsługę długu publicznego zapłacić 7500 zł rocznie. I to tłumaczy przyczyny, dla których tylu ludzi w Polsce nie jest w stanie odczuć pozytywnych efektów wzrostu gospodarczego, nawet gdyby był większy niż jest, bo pan minister Szczurek nas zapewnił, że w ubiegłym roku wzrost gospodarczy wyniósł 2,5%, bo bardzo się z tego cieszymy oczywiście, chociaż skądinąd wiemy, że błąd statystyczny wynosi 3%, więc tak naprawdę to nie wiemy, jak to jest, czy ten wzrost jest, czy go nie ma, ale powiedzmy, że tym razem pan minister Szczurek się nie myli, mówi prawdę, no to dobrze, ale to nawet by był 2 razy większy. To ci ludzie nie byliby w stanie odczuć dobroczynnych skutków tego wzrostu, bo nie mogą tego nawet podtrzymać przez chwilę w ręku. Muszą to natychmiast oddać. Komu? Ano lichwiarskiej międzynarodowce, która pożycza polskiemu rządowi pieniądze. I tu już, jak powiem, jest, włącza się nam aspekt polityczny, bo to oznacza, że kolejne rządy podtrzymują iluzję płynności finansowej państwa za cenę wpychania nas, czyli obywateli, w coraz głębszą formę niewolniczej zależności od lichwiarskiej międzynarodówki. Dlaczego niewolniczej zależności? Dlatego, że istota niewolnictwa nie polega na tym, że właściciel swojego niewolnika bije, czy że krzyczy na niego, czy że go przezywa. Istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana. Czy mu się to podoba, czy nie, a co to znaczy pracować na swojego pana? Musi mu oddawać bogactwo, które swoją pracą wytwarza. No to właśnie my to robimy. Coraz większą część bogactwa, jakie wytwarzamy swoją pracą, to musimy sobie wykombinować sami, jak to, tego, musimy oddać lichwiarskim międzynarodowcom. I tu już jest konsekwencja polityczna, bo niewolnik nie może być suwerenny. Suwerenny niewolnik to tak jak żonaty kawaler. Nie ma takiego zwierzęcia. Nie ma takiego zwierzęcia. Jakie z tego wnioski, proszę Państwa? No jeden. Jeden. Ale bardzo przykry. Należałoby jak najszybciej zlikwidować ten model kapitalizmu konkuratorskiego i zastąpić go zwyczajnym kapitalizmem, który mu dostępie do rynku i możliwości na rynku decydują zalety człowieka działającego. Jest to konieczne ze względu na interes narodowy i państwowy, o czym mówiłem. Jest to technicznie możliwe, bo to wymaga zmiany prawa z tego głupiego na normalne. A już starożytni Rzymianie zauważyli, że cuius est condere, eius est tollere. Kto ustanowił, ten może znieść. Więc nawet teoretycznie nie przekracza to możliwości umysłu ludzkiego. Natomiast jest to bardzo trudne. Być może nawet niemożliwe politycznie. Dlatego, że ta sitwa, która jest beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego, ona sprawuje w Polsce od 80 roku rzeczywistą władzę. Wtedy, jak się ten punkt ciężkości władzy przesunął, to on się przesunął aż do dnia dzisiejszego tam jest przesunięty. Więc jesteśmy w
szalenie trudnej sytuacji, w takiej niewdzięcznej. Wiemy, co trzeba zrobić i wiemy, że to jest niemożliwe. Alternatywa jest rozpaczliwa. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. Ale to tak łatwo się mówi, pozabijać. Oni się szykują, żeby nas pozabijać. 24 stycznia ubiegłego roku pan prezydent Komorowski podpisał ustawę o tak zwanej bratniej pomocy, która przewiduje możliwość udziału sił zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyraźniej nasi okupanci nie są pewni, czy sami by sobie z nami poradzili, więc próbują stworzyć pozory legalności dla takiego łajdactwa. No i to jest. Więc to oni się szykują, żeby przekonać. Albo ich przekonać, albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No jak ich przekonać? Proszę Państwa, w Hitlerjugend mawiano, co cię nie zabije, to cię wzmocni. No, no pod warunkiem, że cię nie zabije. Jak doczekalibyśmy do rana, no to może. Bo co może przekonać w tych bezpieczniackich latach naszych okupantów? Perspektywa utraty korzyści z okupacji. To ich może przekonać. Czy muszą coś zrobić, bo inaczej nic nie robili z tej okupacji. I właśnie przykład węgierski pokazuje, że jest to możliwe. No bo na koniec chciałbym Państwu jakieś światełko w tunelu zostawić. Przykład węgierski pokazuje, że jest to możliwe. Węgry były takim samym państwem jak Polska. W tym sensie, że bezpieka tam też aranżowała polityczną scenę. Tak samo jak i u nas. A jednak Orbanowi pozwoliła bezpieka, bo gdyby mu nie pozwoliła, to była wojna węgiersko-węgierska. A nie ma. A nie ma. Przepraszam. Orban wygrywa już drugie wybory z większością konstytucyjną. To znaczy, że bezpieka mu pozwoliła. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że właśnie zajrzało jej w oczy widmo utraty korzyści z okupacji Węgier. Bo Francja, Niemcy i Rosja, które przejęły kontrolę nad gospodarką węgierską właśnie poprzez bezpieczniaków tamtejszych, do tego stopnia, że na przykład wodę z Dunaju Węgrzy muszą kupować w państwowej spółce francuskiej. Wodę z Dunaju. Do tego stopnia. Więc bezpieczniacy węgierscy zostali przez tamtych cwaniaków ze wszystkiego wyślizgani. Jak się zorientowali, że zostali wyślizgani, to jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego narodu węgierskiego. W nadziei, że coś on na nich odwojuje, ale to trzeba mu pozwolić wojować. No to mu pozwolili. I Orban próbuje wykorzystać te szanse, nie wiadomo z jakim skutkiem, bo to tam ma dużo nieprzyjaciół, a którzy tylko typią, żeby mu się noga omsknęła, ale próbuje. Przedstawił program wydobycia Węgier z pułapki zadłużenia. No, dla każdego rozsądnego człowieka jest oczywiste, że państwo, które siedzi u kogoś w kieszeni, to może najwyżej groźnie kiwać palcem w bucie, a i po wtedy dopiero jak mu pozwolą, prawda? Jak mu nie pozwolą, to nawet tego nie może zrobić. Więc jeżeli chce odzyskać swobodę ruchów, to musi się wydobyć z tej pułapki zadłużenia. To oczywiście wymaga przykręcenia śruby. I Orban przykręca śrubę nie tylko zagranicznym korporacjom, ale i Węgrom przykręca siłę, czy Węgrom przede wszystkim. I oni mu nie podskakują. Mimo to mu nie podskakują. No jak za bardzo im przykręci, to tam mówią Orban, tu uważaj, za bardzo tam przykręcasz, prawda? Ale w zasadzie nie, bo gdyby inaczej było, to by nie wygrywał wyboru z większością konstytucyjną. Najwyraźniej ma poparcie większości Węgrów. Dlaczego? Proszę Państwa, dlatego, że warto zwrócić uwagę na takie sformułowanie, które jest zawarte w preambule do nowej konstytucji węgierskiej. Tam jest taki zwrot, korona świętego Stefana. W Polsce to nic nie mówi, a na Węgrzech mówi wszystko. Korona świętego Stefana to jest inna nazwa terytorium węgierskiego sprzed traktatu w Trianon. Traktat w Trianon był 4 czerwca 1920 roku narzucony Węgrom
jako kara za uczestnictwo Węgier w I wojnie światowej po niewłaściwej stronie. I traktat z Trianon był dla Węgier traktatem rozbiorowym. Węgry utraciły 2/3 terytorium państwowego. I jeżeli Orban powiada tak, no musimy wydobyć państwo z pułapki zadłużenia, musimy stanąć na własnych nogach, bo w perspektywie mamy taki cel, no to Węgrzy to rozumieją, nawet rozumieją, że trzeba zacisnąć pasa i zęby i pozwolić mu na to. Więc przykład węgierski pokazuje, że czasami się takie rzeczy zdarzają, bo nasi bezpieczniacy nie dali się tak wykiwać. I to jest z jednej strony wiadomość, może nie, ale z drugiej strony zła. No i tak państwa z tą rozterką to muszę zostawić. Niestety dziękuję bardzo, jeszcze państwo cierpliwi.